Witam. Dostałem takie pytanie od moich uczniów z okazji tworzenia pewnych bardziej rozbudowanych projektów. Panie Tomku, nie chcemy już tworzyć tutaj wszystkiego w jednym pliku. Chcielibyśmy sobie poporządkować ten kod, porobić te pliki nagłówkowe, hpp, te źródłowe cpp jakoś to skompilować, ale wszystko nam się gryzie. Nie kompiluje jakieś błędy, czy nie da się tego pokazać jakoś tak prosto, nie wchodząc za mocno w szczegóły, żeby można było się wzorować na tym i żeby nam się to kompilowało i działało. No pewnie, że się da. Zapraszam, pokażę bez wchodzenia w nadmierne szczegóły jak można sobie zorganizować, uporządkować kod. Wszystko co za chwilę pokażę będzie dotyczyło Visual Studio, ja używam obecnie wersji 20.22. Na początek proponuję w katalogu z projektem, tym katalogu, który jest tworzony, gdy zakładamy projekt, gdzie tworzy się nasz pierwszy domyślny jakiś plik CPP. U mnie to jest lekcja CPP. Tutaj ręcznie utworzyłem sobie takie podkatalogi, w których będę trzymał pliki. A to te źródłowe CPP, o, one są tutaj dla trzech klas ABC. Mam tutaj teraz nagłówki ABC, HPP, wszystkie nagłówki do tych plików. Mam też taki katalog, gdzie będzie plik nagłówkowy, unikatowy, z taką instrukcją inline, który sprawia, że zdefiniowana tutaj klasa będzie od razu definicją, deklaracją, wszystko na raz. Ale to odsyłam do moich kursów. Tak czy inaczej, mamy trzy katalogi i tu będę sobie wszystko wrzucał. Tak jak widzieliście, możecie nawet już takie puste pliki sobie potworzyć. Ja teraz będę wszystkie możliwe jakieś kombinacje robił, to znaczy klasa B dziedziczy z A. C widzi B, B widzi C. Wszystkie te klasy widzą unikatową klasę, o tą tutaj. Więc masa takich zależności, które z reguły przy kompilacji zaczynają stwarzać problemy. Więc ja tutaj porobiłem różne zależności, ale jak zobaczycie za chwilę, i tak wszystko się ładnie pokompiluje, wszystko nam się widzi, wszystko fajnie działa. I teraz wchodzimy do własności projektu. I tutaj C ogólne mamy taką opcję dodatkowe katalogi plików nagłówkowych. Być może w starszej wersji ta opcja jest gdzieś troszeczkę niżej, wyżej. Poszukajcie. Ogólnie chodzi o dodatkowe katalogi z plikami H czy HPP. Ja tutaj po średniku dodałem te dwa katalogi. Nie dodałem tego z CPP, bo nie, nie ma takiej potrzeby, ale te dodałem. Tak naprawdę nie trzeba ich też dodawać, można by było tutaj przy inkludowaniu. No, w tym miejscu pisać po prostu, że to jest podkatalog include, ukośnik, init, hpp, ale co tam sobie będę żałował. Wpisałem i on już w tych katalogach będzie plików hpp szukał, jeżeli je tutaj sobie inkluduje gdzieś tam w kodzie. Zatem po takiej opcji wszystko będzie się ładnie widziało. Następnie, tutaj, gdy mam pliki nagłówkowe, dodaję sobie istniejący element i tutaj. Wchodząc do podkatalogu z inkludami, wszystkie te pliczki sobie dodałem, podobnie plik unikatowy hpp. Dzięki temu wszystkie te pliki są tutaj wyświetlone jako pliki nagłówkowe, dodane do projektu. Pliki źródłowe, dokładnie robię to samo. Tutaj dodaj istniejące elementy, i też szukam sobie tutaj naszego, o, właśnie, katalogu z klasami, i tutaj ABC sobie dodaję. Dodaję też plik, który jest w głównym, on się nazywa testowy cpp, ale to jest taki specyficzny plik, który chciałem pokazać, że też tak można, ale z reguły tego nie polecam. Więc wszystkie te pliki dodałem. ABC B, C. lekcja już była, no i ten testowy, który tu widzicie ma taki minusik, zaraz to też wytłumaczę. Spójrzmy najpierw na plik init. Hpp, taki mój inicjujący wszystko gdzie mam tutaj domyślne jakieś biblioteki których będę używał i nie chciałbym ciągle pisać we wszystkich możliwych miejscach e, include io stream czy vector po prostu chcę to mieć raz no i mam to właśnie tu w pliku init hpp co więcej mam tutaj również e, using namespace std tak by później tego w kółko nie pisać i mam tu też w przestrzeni nazwa webiasiek, nie trzeba tego robić, można po prostu zadeklarować, ale ja sobie to wydzieliłem, bo te klasy ABC będą takie moje, więc sobie własną przestrzeń stworzyłem, niestandardową, tylko ją nazwałem tutaj webiasiek. No i co nam szkodzi? To jest taka predeklaracja, że będę kiedyś definiował klasy ABC, i żeby tutaj przy kompilacji nikt nie panikował, jak zobaczy nagle jakąś klasę C czy B. To niech będzie spokojny kompilator, kiedyś natrafi na definicję. Więc ja sobie to tak tutaj utworzyłem w pierwszej kolejności. Teraz spójrzmy szybko na nagłówki A, B, C. Uwaga, plik A, HPP, ma tutaj w przestrzeni WebIASie, to no bo tak sobie tam wymyśliłem. Można by było usunąć tę przestrzeń, ale przy okazji może ktoś się czegoś dowie więcej. I tutaj mamy deklarację klasy A, ponieważ klasa A tutaj nie korzysta z żadnych innych klas. No to nic tu więcej nie mam. Czysta, prosta klasa A. W klasie B już troszeczkę będzie inaczej. Tutaj sobie zadeklarowałem init HPP A i C, ponieważ będę korzystał z A, bo A to jest klasa, po której B dziedziczy. A tutaj w jednej z metod Analyze mamy klasę C. Zatem, żeby on tutaj się nie pluł, że on nie wie co to, nie rozumie, ile on tam ma tej pamięci przy kompilacji rezerwować, to tutaj wszystkie nagłówki są. Te pragma once sprawiają, że mi się tutaj nic nie będzie dublowało, a taka deklaracja sprawi, że on już wie, co on z tym ma robić. No i podobnie będzie w C. Tutaj mam troszkę inne inkludy, a to dlatego, że korzystam z innych klas. No na przykład tu w metodzie getData mam klasę B, więc muszę mu powiedzieć, co to jest to B, stąd tutaj inkludujemy sobie BHPP i tak dalej, i tak dalej. Zatem widzimy, że tu Klasy widzą się wzajemnie. Klasa B widzi C, klasa C widzi B. Z reguły, kiedy mamy takie y, skrzyżowe wzajemne widzenie się, to coś tutaj się nie kompiluje. Gdy się tam człowiek uczy, zaczyna, to tutaj z reguły coś się dzieje: jakieś dymy. Nie będzie dymów. A nasz unikatowy HPP tutaj y, będzie sobie tu też pobierał pewne informacje z tych nagłówków. Już go nie czynię wewnątrz przestrzeni namespace, ale będę z tej namespace korzystał, więc sobie using namespace, webiasiek dodałem, ponieważ nie chciałbym tutaj się powtarzać i pisać tego tutaj, na przykład webiasiek 2.b. Chciałbym użyć klasy B czy C, bo tutaj będą obie użyte w jakiejś metodzie BC, bez podawania tutaj tej przestrzeni nazw. Normalnie, można by to wpisać, to przecież żaden błąd, to nawet tak bardziej wygląda informacyjnie, że ja wiem skąd pochodzą te klasy, ale powiedzmy, że tutaj dla testu ja sobie ten using wpisałem już. Zatem mamy tu ten inline również i od razu m, klasę, jak tutaj definiuję, to od razu będzie taki obiekt, który będzie tutaj reprezentantem jedynym, niepowtarzalnym tej klasy. Czasami stosuje się takie właśnie m, sztuczki. Jak powiedzmy, chcemy, aby jakiś obiekt był nie wiem, globalny i dokładnie jeden, i jeżeli inkluduje sobie ten unikatowy HPP, to wszędzie ten inklud spowoduje, że będę widział dokładnie ten jeden unikat, ten jedną zmienną, ten jeden obiekt. Ile razy bym tam nie inkludował unikatowy HPP, to zawsze sobie zobaczę ten unikat i wszystkie wtedy inne klasy mogą widzieć ten unikat. Jak się do niego odwołają, no to nie ma problemu. O, zobaczcie. Jak tu mam jedną z definicji, o na przykład już w pliku CPP dla klasy C korzystam sobie tutaj z tego unikatu, bo po prostu dodałem include unikatowy HPP i już mogę sobie ten obiekt normalnie tu wewnątrz metody przywołać. Zadziała, nie ma żadnego problemu. Ale już przejdźmy do pierwszego pliku. Jest tu taki mikrotrick. Inkludowałem plik CPP. No, w zasadzie tak się nie robi ale powiedzmy, że jest to jakiś mikrosposób na porządkowanie kodu, a w zasadzie na wyrzucenie części kodu do innego pliku. Tak aby nie było tu wszystko na raz w jednym miejscu. Nie, jest to może jakoś pomocne i w zasadzie się tak nie robi, ale nie jest to też błąd, można tak zrobić, ale pod jednym warunkiem. Popatrzcie. Zamiast tutaj w tym miejscu zdefiniować sobie powiedzmy jakąś funkcję, o ona wygląda tak. To ja sobie ten kod Wyprowadzam właśnie do pliku testowy CPP, ale tutaj jak weźmiemy właściwości i ogólne, to tutaj mamy opcję wyłączony z kompilacji. Ja muszę ją wyłączyć z kompilacji. W praktyce wtedy będzie to działać tak, że kiedy zostanie tutaj kompilowany plik lekcja CPP, i tam tworzony odpowiedni plik, tam takim rozszerzeniem OBJ i tak dalej, to po prostu ten CPP zostanie tu jakby przekopiowany. Ta zawartość będzie tutaj taka wstawiona, i w praktyce no to jest taki trik, tak jakbym tu tak naprawdę miał te funkcje i tyle. Ale to powiedzmy jest taka mikroporządkująca rzecz, raczej się tego nie używa, ale to nie jest błąd, więc jak ktoś chce sobie tak trochę poszatkować swój główny plik na takie dodatkowe, tylko pamiętając o tym wykluczeniu z kompilacji, to proszę bardzo można i tak. Ale teraz te ciekawsze i bardziej ważne rzeczy, czyli nagłówki tutaj Plików A, B, C, unikatowy, bo z tych klas, które są w tych zadeklarowane tutaj w tych nagłówkach, z tych klas będę korzystał. I teraz Ctrl B, sama kompilacja. Kiedy to wykonam? Oto za moimi placami jest, nie widzicie, ale sukces jest jedynką. O, tam się pojawiło. Yy, to znaczy, wszystko się ładnie skompilowało. Jak widzimy, nie ma on tu problemu, że nie rozumie jakiegoś symbolu, że coś jest tam dla niego nieoznaczone, nieznane. Nie rozpoznał, nic tu się nie konfliktuje, że już tam miał wcześniej jakąś deklarację i teraz się zdublowało. Wszystko ładnie się kompiluje. No to popatrzmy po kompilacji, co nam się wyświetli i przeanalizujmy sobie kolejne linijki, żeby gdzieś tu domknąć cały ten sposób, taki prosty, porządkowania tych wszystkich klas. I lecimy. Co tutaj mamy? Od góry patrząc. No właśnie. Po pierwsze, goodbye universe, zauważcie, że cout nie ma tego przedrostka std, dwukropek, dwukropek, mimo że nigdzie nie mam using namespace std, no ale nie muszę, bo w Init init.hpp to było, o tutaj mam. No więc bez problemu się tutaj yy, kompiluje, nie muszę tego using używać, zatem Ok, działa, cieszymy się, lecimy dalej wektor oczywiście to samo też bez tego stdo możemy sobie używać gdzie tutaj include wektor był no właśnie w tym init init.hpp i teraz wszędzie gdzie tego init.hpp użyjemy w sensie inkludujemy sobie to tam będziemy mogli od razu korzystać bez tego std i z tych tutaj klas któreśmy dodali no zerknijmy tutaj z wektorów z jakichś napisów tak i tak dalej wejście wyjście iostream więc to działa. Dalej ta funkcja F, która była w tym testowym CPP, też się wywołuje. I zobaczcie, to jest tutaj. O, właśnie. Wnętrze funkcji F. Tam jest seeout w środku. No i spokojnie działa. Nie ma problemu. Teraz tak, tworzę sobie A, obiekt A klasy A. I on nam się tutaj zgłasza. Przy okazji podał jakiś adres pamięci, gdzie się ten obiekt znajduje. No i jest. Konstruktor nam tutaj pochwalił się, że zadziałał. Następnie tworzę sobie. Tutaj obiekt B, i tu zauważmy, że mam najpierw konstruktor klasy A, a potem konstruktor klasy B. Jak sobie tam przejrzymy te funkcje, popatrzcie, tutaj jest w B. O, właśnie, B się nam zgłasza, to są nagłówki, ale w definicji, w definicję spójrzmy. O, 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 tutaj. Konstruktor dla klasy A wyświetla właśnie ten adres tego obiektu, i wyświetla tu taką informację krótką, i B podobnie. Tyle tylko, że pamiętajmy, że będzie dziedziczy po A, zatem konstruktor z tego przodka, z tej klasy A, też jest uruchomiony i dlatego właśnie widzicie tutaj, mimo że tworzę jeden obiekt o ten B, to tutaj mamy i A konstruktor uruchomiony i pod tym samym adresem, czyli dokładnie to jest ten sam obiekt, odpalony jest konstruktor tutaj B, klasy B. No i działa, wszystko jest, wszystko się ładnie widzi. Następnie konstruktor m, zadziała tutaj dla obiektu C. O, mamy kolejny, proszę bardzo, też się przedstawił e, konstruktor, gdy tworzyliśmy obiekt C. Teraz wywołuje sobie dla obiektu B metodę m, analyze, gdzie podaje jako argument C, czyli tu widzicie takie wzajemne widzenie się, te funkcje spokojnie działają. E, tu mamy efekty, o właśnie to są te efekty uruchomienia tej metody, potem używam C, gdzie jest tutaj ten get data, argumentem jest B, a wewnątrz tej metody to jeszcze tutaj popatrzcie i unikata sobie przywoływałem do życia, więc tu to wszystko, wszystko widzi, wszystko się krzyżuje spokojnie, nam tutaj informacje na ekran lądują, wywoływane jest też ten unikat ze swoją tam funkcją, no a potem już sam to odpalam, gdzie też tu przekazuję jemu jakieś argumenty i też te funkcje się tam zgłaszają, każda zadziałała, zatem można mniej więcej w ten sposób sobie zorganizować to wszystko, nawet nie do końca tam wnikając w te procesy kompilacji, tworzenia, widzenia się, ogólna zasada jest taka, że jak czegoś użyjesz, to musisz powiedzieć kompilatorowi co to jest a te informacje co to jest są w plikach nagłówkowych i to są takie informacje ogólne ale już te skompilowane obiekty, no to są w plikach źródłowych. No i cały ten trik w tych procesach kompilacji to, żeby nam się to nie pogryzło, żeby to wszystko jakoś tak się wzajemnie widziało, a nie wchodziło w konflikty. Myślę, że ten prosty przykład pozwoli Wam już spokojnie jakieś małe projekty z dużą ilością, czy, czy powiedzmy jakoś tam zaprojektowanych pliczków porozrzucanych po katalogach spokojnie utworzyć. Pozdrawiam.